bardzo krótko powiem tylko, co z tym wszystkim zrobić. Co zrobić, aby odkryć powołanie, co zrobić, żeby realizować powołanie i co zrobić, aby w którymś momencie nie powiedzieć, ja się pomyliłem. Żeby tak było, po pierwsze ważna jest odnowa życia duchowego. I do tego zachęcam. Nie dajmy się tylko sprowadzić do pewnej pańszczyzny niedzielnej, odrabianej i modlitw regułowych. Większość ruchów religijnych, w tym odnowa w Duchu Świętym, nauka duchowa, to są ludzie, którzy stawiają na modlitwę swoją, modlitwę spontaniczną, modlitwę serca. Oczywiście tam jest miejsce na Ojcze Nasz, zdawać Marię, jasne. Ale nie można życia duchowego odnowić, jeśli się jest w stereotypach i schematach. Po drugie, tak ważne jest to, żeby wzmocnić system motywacyjny. Moi drodzy, tak ważne jest to, żeby wiedzieć, dla kogo się zmieniam i dla kogo realizuję swoje powołanie, nie tylko dla siebie. Jeśli realizuję powołanie do bycia człowiekiem łagodnym, to robię dla mojego męża, dla mojej żony, dla mojego dziecka, bo wtedy oni się czują przy mnie bezpiecznie. Jeśli ktoś myśli o kapłaństwie, to za mało jest myślenie w kategoriach, bo chcę służyć Bogu i ludziom, to każdy może. To za mało. Musi gdzieś u podstaw leżeć miłość do Boga i drugiego człowieka. Takim środkiem zaradczym jest również to, co powiedziałem, praca na zasobach, a nie deficytach. Nie wszystko się da zdefiniować sobie, ale można pomnożyć to, co jest mocne. Może nie potrafię być czuły, bo takim jestem mężczyzną, ale potrafię być wsparciem. I nigdy nie będę całującym, wiadomo jak, mistrzem pieśni. Ale mogę być mistrzem wsparcia, słowa, bycia wtedy, kiedy właśnie trzeba. Proszę was, bądźcie radosnymi, wspaniałymi ludźmi, bo jeżeli wy będziecie smutni, to kto będzie miał z tego nadzieję? Niechże w waszych domach, w waszym życiu będzie jak najwięcej nadziei, a jak będzie ta nadzieja i radość, to znaczy, że realizujecie powołanie do bycia chrześcijaninem, do bycia mężczyzną i kobietą, czego z całego serca życzę. Amen.